Cześć, witamy Was. Cześć. Dzisiaj będzie literka B. I to podwójnie, bo będzie jak bit i jak bajt i jak system binarny w ogóle. I co to w ogóle jest, z czym to się je i jak to się zmienia? Opowiadaj. Zacznijmy może od tego, że my myślimy w systemie dziesiętnym, bo już mówię, że myślimy, a to... No i nawet kiedyś się spotkałem, że dziesiętny to taki naturalny system i tak dalej. No funkcjonujemy w tym, tak? Tak, tylko gówno prawda, bo nie ma w nim nic naturalnego tak naprawdę. Jedyna naturalność tego systemu polega na tym, że mamy 10 palców, czyli mam po 5 palców u rąk i ktoś tam kiedyś zaczął na tych palcach liczyć i tak mu to potem zostało. No potem Arabowie wymyślili cyfry arabskie, chociaż to prawdopodobnie Sumerzy wymyślili, ale to już mówi się, że cyfry arabskie. To tak naprawdę zapis inny, natomiast tak, no system i, nadal dziesiętny. No i mamy sobie te cyferki od 0 do 9, tak? Czyli mamy 10 cyfr, no i tam jest 0, 1, 2 i jak dojeżdżamy do dziewiątki, no to nagle wskakujemy na jedynkę z przodu i 0, czyli 10, 11, 12 i tak dalej. Co to tak naprawdę znaczy? Weźmy sobie taką liczbę, na przykład, nie wiem, 1452. To co to oznacza? To oznacza, że to jest 1 razy 1000 plus 4 razy 100 plus 5 razy 10 plus 2. Czyli po prostu każda cyfra ma jakby swój mnożnik, który zupełnie przypadkowo jest jakby kolejną potęgą dziesiątki, bo to jest 1, no to jest 10 do zerowej, 10 to jest 10 do pierwszej, 100 to jest 10 do drugiej, 1000 no to jest 10 do trzeciej, jeżeli byśmy dodali piątą cyfrę, no to będzie 10 do czwartej i tak dalej, tak? I w ten sposób liczymy, ale zastanówmy się, co by było, gdyby nasi przodkowie mieli po 4 palce u ręki. Cały system poszedłby się... Nie, no, byłby system ósemkowy, czyli liczylibyśmy tak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ósemki by już nie było. Byśmy to zapisywali jako 1, 0. Nie mówię 10, bo nie ma 10, tak? Tylko byśmy po prostu po siódemce robili 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Znowuż do 1, 7, 2, 0 i tak dalej, i tak dalej. I uwierzcie mi, że tak naprawdę nic by się nie zmieniło. Matematyka by działała dokładnie tak samo jak w systemie dziesiętnym. Wszystkie twierdzenia, wszystkie zasady, wszystkie rozdzielności, tam te różne wymnażania przez nawiasy, to wszystko, co was matematycy męczyli, działałoby dokładnie identycznie tak samo. Jedyna różnica, że to jakby przewinięcie na następną cyferkę by następowało pomiędzy 7 a 8, a nie pomiędzy 9 a 10. A cała reszta by była dokładnie taka sama. Nawet liczenie w słupkach by działało dokładnie tak samo. No, z tą oczywiście różnicą, że po prostu wcześniej by to... Dziesiątka następowałaby wcześniej. By to następowało, tak. I by była, i nie byłaby dziesiątką. I ta nasza liczba, ta 1452, zapisana w kodzie ósemkowym, wyglądałaby 2, 6, 5, 4. Bo to by było, uwaga, 2 razy 512 plus 6 razy 64 plus 5 razy 8 plus 4 razy 1, bo poszczególne cyfry miałyby wartości odpowiednie 1... 8, 64, 512, czyli odpowiednio 8 do 0, 8 do 1, 8 do 2, 8 do 3. Jak widzicie, jest dokładnie tak samo jak w systemie dziesiętnym, tylko zamiast dziesiątki mamy po prostu ósemkę. Na tej zasadzie możemy sobie wymyślić dowolny system liczenia, no bo mieliśmy dziesiętny, mieliśmy ósemkowy, one się naprawdę niczym nie różnią, oprócz tego tej jakby podstawy systemu. Możemy sobie wymyślić system dwunastkowy, zresztą on żyje gdzie niegdzie, bo... Przecież na przykład ten tuzin, zdaje się, to jest 12, to jeszcze funkcjonuje. Zresztą 12 to jest bardzo fajna liczba, bo zauważ, że 12 możemy podzielić na 2, na 3, na 4 i na 6. To jest bardzo sympatyczna liczba. Jeżeli chodzi o na przykład 12 jajek, możemy to podzielić właśnie na 2 razy po 6, albo na po 3 razy po 4, albo i tak dalej. A co z 10, no to możesz tylko na pół, albo na 2 razy po 5, nie? Pewnie dlatego ta dwunastka tak sobie długo funkcjonowała. A propos systemu ósemkowego, to hydraulicy się nim posługują, bo jak sobie popatrzycie, jakie są calowe rozmiary rur, to tam są 3 czwarte, 7 ósmych, tego typu rzeczy. Właśnie nie dziesiętne, tylko ósemkowe. Także to nie jest tak, że to są systemy zupełnie abstrakcyjne, wymyślone. One gdzieś tam sobie żyją. I możemy sobie wymyślić system ósemkowy, piątkowy, czwórkowy, trójkowy i możemy sobie wymyślić dwójkowy. No niżej już się nie da, no bo muszą być jakby dwie cyfry. No jak ten system dwójkowy będzie wyglądał? System dwójkowy będzie wyglądał tak, że mamy tylko dwie cyfry. Mamy 0 i 1. Czyli liczymy tak, że jest 0, 1, a potem jest 1, 0, no bo już nie ma dwójki. 1, 1, 1, 0, 0,
101 i tak dalej. Czyli znowuż zasada jest identyczna, tylko po prostu trochę dziwna, bo bardzo wcześnie nam to jakby przewinięcie. Tak jak nie przechodzimy z 9 na 10 i wtedy wprowadzamy następną cyfrę, ani z 7 na 8, tylko po prostu bardzo wcześnie. Dlaczego system binarny, czyli dwójkowy, jest tak powszechnie używany, jeżeli chodzi o komputery. W zasadzie to jest jedyny system używany przez komputery. Chociaż na początku tak nie było, ale mniejsza o to. Słuchajcie, z punktu widzenia elektronika to nie ma nic prostszego, bo albo prąd jest, albo go nie ma. Albo się żaróweczka świeci, albo się nie świeci. Albo włączniczek jest włączony, albo jest wyłączony. I nie ma nic pośrodku. 0 i 1. Nie ma kombinacji, że jest trochę więcej, to jest trochę mniej, a jak bateria siądzie, to się wszystko poprzestawia. Nie, no po prostu jest albo nie ma. I robienie jakiejkolwiek logiki w opartej właśnie o kod binarny jest po prostu banalnie proste w porównaniu z innymi jakby kombinacjami. Dlatego to wszystko tak sobie działa, bo po prostu prościej jest zrobić całą mądrość komputera, który będzie to liczył po prostu w kodzie dwójkowym, a ewentualnie na samym końcu dla naszej wygody on to przedstawi w systemie dziesiętnym. Tylko dlatego, że jesteśmy do tego po prostu przyzwyczajeni. Tak, czyli po prostu to wygląda w ten sposób, że wprowadzenie, no my wpiszemy coś dziesiętnie, on sobie to przeliczy na binarny, potem to wszystko sobie leci binarnie i na końcu dla naszej znowuż wygody jest to wypluwane w kodzie dziesiętnym, ale wszystko po środku, wszystko idzie po prostu w postaci ciągu 0 i 1. Wracając do tematu, co to jest bit? Bit to jest cyfra dwójkowa. To jest po prostu cyfra, tylko w kodzie dwójkowym. Bo ona... Tak jak cyfra w kodzie dziesiętnym może mieć 1 z 10 wartości, w kodzie ósemkowym 1 z 8, a w kodzie binarnym 1 z 2, jest 0 albo 1, ale to jest taka sama cyfra jak cyfra dziesiętna, po prostu z tymi ograniczeniami. Ponieważ pojedynczy bit to jest cholernie mało informacji. No bo co, 0 albo 1, no to czasami wystarcza. Jednak cyfra, no to już jest coś nam mówi, tak? No tak, ale tu... A tu niewiele. Dlatego ludzie sobie pomyśleli, że dużo wygodniej będzie to popaczkować w jakieś większe jednostki i nimi pracować. Padło akurat na to, że będziemy te bity, tak powiem, grupowali po 8. Czemu akurat po 8? Ciężko wyczuć. Podejrzewam, że no po 4 to by było za mało. A no, jak już się można zorientować, informatycy lubią poszczególne potęgi dwójki, więc tak naprawdę wchodziło w grę albo 4, albo jakieś 8, albo 16. No więc 8, ktoś tam kiedyś zdecydował, że 8 to będzie właśnie ta wielkość, która będzie dobra. I taką grupę 8 bitów nazywamy bajtem. Od i cała filozofia po prostu. I mówiąc o tym, że coś ma ileś tam bajtów, to po prostu to jest bajt, to jest 8-cyfrowa liczba w kodzie binarnym, tak? No bo 8 tych cyferek zero-jedynkowych mamy. I jak sobie łatwo można to policzyć, to 1 bajt może przyjmować 1 z 256 wartości. Czyli jest 256 możliwych kombinacji zer i jedynek, jeżeli tych zer i jedynek jest 8. I to oznacza przeważnie, że albo tam trzymamy liczbę od 0 do 255, albo na przykład liczbę od minus 128 do plus 127. Tak. Jest jeszcze jedna ważna sprawa, bo w zasadzie to dwie są ważne sprawy, bo tak. Prędkość łącza, które macie do domu, czy do telefonu, czy do czegoś, podawana jest w bitach na sekundę. Znaczy w megabitach, gigabitach, ale generalnie w bitach na sekundę. Natomiast nas bardziej interesuje, jak coś ściągamy, to ile megabajtów na sekundę nas ściąga, a nie ile megabitów, nie? Teoretycznie zgodnie z tym, co mówiłem, ponieważ bajt to jest 8 bitów, to bierzemy te megabity, dzielimy przez 8 i to będziemy mieli. I to jest w zasadzie prawda, ale nie do końca. Jak przesyłamy, to oprócz tych naszych danych, które po prostu lecą, lecą jeszcze jakieś dane kontrolne, jakieś takie rzeczy, które po prostu muszą sobie tam wędrować po tej sieci, żeby to w ogóle wszystko działało. I dlatego jest to troszeczkę mniej niż ilość megabitów podzielona na 8. Bo ludzie, którzy mają łącze, to ich interesują tam bity, które lecą i jak one szybko lecą. Natomiast to, jak te bity się poprzekładają na bajty, to już na przykład trochę zależy od tego, czy będzie szyfrowanie, czy nie będzie szyfrowania, jakie tam wielkości pakietów i takie różne rzeczy. Ja tam w prostym przybliżeniu uważam, że po prostu prędkość w megabitach, jak sobie podzielimy na 10, to nam wyjdzie prędkość w megabajtach na sekundę.
Czasem trochę więcej, czasem trochę mniej. Jak ktoś jest bardzo dokładny, może sobie przez 8 podzielić, ale będzie miał, wtedy na pewno będzie miał trochę mniej niż to podzielenie przez 8. Przez 10 to jest takie bezpieczne, będzie miał z zapasem, nie? Czyli jak mamy 100 megabitów, no to te 10 megabajtów na sekundę mu poleci. Czasem mu poleci 11. Przy sprzyjających wiatrach, ale takie 10 to jest takie, że tak powiem. Dla uproszczenia i dla własnego komfortu psychicznego. Dokładnie. Tak, się tego nie nastawiajmy się na to dzielenie przez 8, bo to prawie nigdy nie jest idealnie. I to jest ta jedna sprawa, jeżeli chodzi o bajty i bity. Natomiast druga sprawa to jest, dochodzimy tu do kilobajtów, megabajtów i gigabajtów. Bo tak, co to jest kilo? Kilo to jest 1000, tak? Kilogram to jest 1000 gramów, kilometr to jest 1000 metrów. To są, zauważcie, potęgi dziesiątki, no bo my myślimy dziesiętnie, tak? Co 3, czyli 1000 to jest 10 do 3, milion to jest 10 do 6, a miliard to jest 10 do 9. A potem jest bilion, tylko nasz bilion, bo Amerykanie to inaczej mówią, amerykański bilion to jest nasz miliard, ale nasz bilion to jest z kolei 10 do 12, nie? I to jest giga. I tak się tam mówi, no, gigawaty, nie? Na przykład, bo tak, no megametrów raczej nikt nie stosuje jako tysiące kilometrów, w sumie ciekawe, nie? Tak, no to wiesz, to się chyba wzięło stąd, że i kiedyś jakby utrwalały te jednostki, no to nikt jeszcze, wiesz, w tysiącach kilometrów nie wybiegał aż tak, no, ale daleko, bo koń by tyle nie wyciągnął. No nie, ale megawaty, gigawaty, no, ale to już to był się, czas, coś, tak, już, to się, już to się podróżowali, ten tysiąc kilometrów stał się jakby nam dopiero wtedy trochę bliższy, nie? No, no ale dobra, no mamy te jednostki, mamy te kilo, mega, giga, nie? I to są po prostu potęgi dziesiątki co trzy. No, a ponieważ informatycy lubią potęgi dwójki, ktoś zauważył, że 2 do 10 to jest 1024, czyli cholernie blisko 1000, nie? No nie. Dlatego kilobajt dla informatyka to nie jest 1000 bajtów, tylko 1024 bajty. I teraz uwaga, bo to idzie dalej, bo różnica między 1000 a 1024 nie jest w zasadzie duża, tak? Ale megabajt to nie jest 1000 kilobajtów, tylko to są 1024 kilobajty. I to jest już, uwaga, 1 048 000, czyli ta różnica już jest większa, bo to już jest w granicach 4%, tak? Prawie 5%. I teraz tak, w wypadku giga to powiedzmy dziesiętne to jest 10 do 9, a giga informatyczny to jest 2 do 30, to już jest 7% różnicy, bo to jest 1 073 700 000 i tak dalej. W każdym razie rośnie. W wypadku terabajtów, czyli już bilionów, gdzie 2 do 40, to już ta prawie różnica 10? Prawie 10%, tak, prawie 10%, a w wypadku petabajtów, które na razie nam jeszcze nie grożą, ale jak ja pamiętam, że kiedyś gigabajt to była tak abstrakcyjna wielkość, że wow, a o terabajtach to się w ogóle nawet nie myślało, to ja myślę, że petabajtów jeszcze doczekamy w komputerach. Tym bardziej, że no, słuchaj, no. W zasadzie jakby się uprzeć, to już się da zrobić nawet w warunkach powiedzmy małej firmy, jakby policzyć wszystkie dyski, bo w tym momencie dyski po kilkadziesiąt terabajtów już są. No tak, no, tam, nie sobie wiem. Zbudujesz fajną macierz, to masz. Tak, wystarczy tych masz dysków kilkadziesiąt i mamy już petabajta. I tutaj już naprawdę odchyłki pomiędzy tym informatycznym peta, a tym powiedzmy matematycznym peta, no to już jest tam 12,5% różnicy. I teraz uwaga, producenci dysków, kart pamięci i wszystkich takich tego typu rzeczy podają pojemność tak, jak im wygodniej. Dokładnie. A wygodniej im jest podawać w systemie dziesiętnym. Czyli terabajtowy dysk, jak dysk ma 2 terabajty, to on ma 2 miliardy bajtów, a nie informatyczne 2 terabajty. Dlatego mamy takie zdziwko, że kupujemy dysk 2-terabajtowy, podłączamy do komputera, tam zakładamy partycję, formatujemy i się okazuje, że on ma 1,90 coś, czy nawet 1,80 coś. Oszukali? No, trochę tak, nie? To się to wynika jakby z chęci chyba uproszczenia tego całego zapisu, bo... Nie. To no, wynika to, typowo z marketingu, ponieważ... No, ale proste rzeczy łatwiej sprzedać, Konrad. Proste. Dlatego nadal nie rozumiem, czemu na przykład właśnie do 1 terabajta podajemy to no, bardziej prawdziwie, a powyżej no, mamy tera i koniec, jest zaokrąglenie. Nie, ale to zawsze tak było. No. Tylko wiesz, w wypadku megabajtów to po prostu tego się nie czuło, no bo tam się kupowało dysk, który miał...
nieduża, nie? No, się kupowało dysk, który miał 500 mega na przykład. Były takie dyski. Były też 40-megowe na przykład dyski swego czasu. 20-megowe, jak nie. Tak, no tak, i tam ta różnica nie... Procentowo tam, nikomu tak tam specjalnie nie interesowało. Tam, procenta wychodziło. Przy gigabajcie, no to już to zaczynało troszeczkę być widoczne, ale to tamtego, nie? Naprawdę zaczęło to czuć być przy terabajcie. I powyżej. No, dopiero przed nami. Tak, no, dopiero przed nami. Całe te jaja dopiero przed nami. No dobrze, no trochę dłużej wyszło, ale to, żeby zrozumieć, o co tu dosyć chodzi, dosyć obszerne zagadnienie, wybaczcie. To trzeba by było troszeczkę wprowadzić, o co chodzi z tym systemem binarnym i dlaczego właśnie ta potęga dwójki jest taka... Skąd to się w ogóle wzięło? Taka fajna. No, to pamiętajcie, że no, system binarny z matematycznego punktu widzenia niczym nie różni się od dziesiętnego. To, że my dziesiętny uważamy za jakiś szczególny, wynika tylko i wyłącznie dlatego, że mam po 5 palców u ręki. Tak, a ręce mamy i nie mamy chwytnych stóp, bo może byśmy mieli chwytne stopy. To byśmy w 20-kowym liczyli. No. A w sumie żałuję, bo mnie by się czasem chwytna stopa przydała. Druga klawiatura na podłodze. Chłopie, powiem. No wiesz, potrenuj. No. Są ludzie, co malują nogami, nie? To co, widzimy się przy literce C teraz. To do zobaczenia. Widzicie, co to będzie? Nie zgadniecie. Cześć.